Witajcie z tej strony Suzana, a to jest kolejny odcinek z quizów. Tym razem będzie coś trochę innego, ale też w tematyce bajek. Czyli, czy odgadniesz, których postaci nie dubbingowali podani aktorzy? Z góry przepraszam za mój kafel. Po prostu się rozchorowałam. Ale dobra, przechodzimy do rozwiązywania. Której postaci nie dubbingowała mangowata Socha? Radość, Jelonka, Alfida, Sara. Radość na pewno dubbingowała, tego nie wiem, ale raczej dzwoneczko dubbingowała. Której postaci nie dubbingował Cezary Pazura? Nie dubbingował. Chyba Gnomea, tak. No, raczej na pewno nie dubbingował. Dobra, której postaci nie dubbingowała Katarzyna Skrzynecka? Tej. Eli. No, wtedy to ona śpiewała, więc. Pewnie on to wydubbingowała. Której postaci nie dubbingował Ryszard Nawrocki? Może tego kostka tak. Z Belli, tatę Belli. Dominika Kluźniak. No to tutaj. Czyli tego. David. Andrzej Grabowski. Petę? Magdalena Wasylik. No, za Kantusa. Więc tak, Popi, Julia, Brawurka, Margo, Julia. W której postaci nie dubbingował Piotr Gąsowski? Nie wiem, Miśko chyba. W której postaci nie dubbingowała Monika Dryl? Dobra, nie znam człowieka, ale sądzę, że Wajany. I dobrze sądzę. Kuba Molenda, ten w goście nie znam. Sądzę, że... nie wiem. Danuta Stenka? Nie znam tych ludzi. Cezary Wak. No, kraba... z małej syrenki. Anna Apostolakis Gluźnińska. Długie nazwisko. To te... ty z Barbie. Nie? A... Andywia. Nie wiem. Nie wiem kto to. Jacek Kopczyński. Nie. Katarzyna Glinka. To raczej jej. Adelgi. Maciej Strauc. Aladyna? Dobrze. Małgorzata Kożuchowska. Tej. Celinki? A Sar. Włodzimierz Press. Tego arcyksiąże von Schwundekant. Marzena Trybała. Tej? Marcin Troński. Zuba Horst, profesor Owczykłak i Skipper. Tego? Gratulacje! 16 na 20. Oglądałeś wszystkie lub większość postaci. Odgadnąłeś. Wszystkie lub większość postaci. I tutaj zrobiłem sobie quiz z bajki, której ja nigdy nie oglądałam w życiu.
Właśnie z tej bajki próbowałam nagrać odcinek, ale po prostu się mega długo ładowało. Ale to było jakiś czas temu, więc tak, wszystkiego zapominałam. Nie wiem, jak to się czyta, więc będę to czytać Eilonwy. Nie słyszałam nigdy o takiej bajce. Ale dobra, rozwiązujemy. Eilonwy wstąpiła w bajce Miecz w kamieniu, to jest fałsz. Pierwszy raz spotkała Tarana w Lochach Zamku. Prawda? Jej zaczarowane światełko pojawia się tylko w ciemno, tylko kiedy jest ciemno. Fałsz. Eilonwy została zamieniona w wodę przez wiedźmę? Nie? Zaczekaj. Okej. Tak. Rogaty król porwał ją, bo liczył, że jej magiczne światełko zaprowadzi go do czarnego kotła. Skąd mam to wszystko wiedzieć? Skąd ja mam to? No prawda. Przedstawiła się dwóm osobom. Odkąd poznała Tarana, nigdy się od niego nie oddaliła. No raczej nie. Eilonwy potrafi szyć. Nie wiem. Naprawdę. Jest tej zwana Tarana. Złością to bym tego nie nazwała. Ale prawda. Nie udało jej się wydostać z zamku Rogatego Króla. To jest fałsz. Bo muszą być happy endy. Eilonwy nigdy nie płakała. Prawda? No, fałsz. Chodziła boso. Gulli nazwał ją śliczną panienką. Prawda? Miała ręce zakute w łańcuchy. To nie widać, żeby miała w łańcuchach. To jest fałsz. Nigdy nie podsłuchała Tarana. Dobrze. Płynęła raz łódką. Faraz za rękę z tym bardem. Naprawdę. Elf obdarowywał jej wianek z kwiatów. Fałsz. Eilonwy. Zaczekaj. Okej, już jestem. Po prostu był hałas. Ale okej, dalej. Eilonwy uniosła się w powietrzu. Prawda? Eilonwy poświęciła się i wskoczyła do czarnego kotła, aby uratować wszystkich przed rogatym królem. Fałsz. Gratulacje, 17 na 20. Osiągnąłeś imponujący wynik w tym teście. Widać, że jesteś wielkim fanem Eilonwy. Nie. Więc może teraz pójdę sobie na tutaj na sam ten koniec. I tutaj znalazłam pewien quiz tego samego rodzaju o Elzie. Zobaczymy, jak bardzo znam Elzę. No dobra. Elza ma moc, bo troll rzucił na nią urok. Bardzo fałsz. Elza potrafi dzięki swojej mocy tylko zamrawiać i tworzyć rzeczy z lodu. Fałsz. Jest starszą siostrą Anny. Prawda? Dała Annie na urodziny ponad 10 prezentów. Kurde. Fałsz. Prawda? Nie wiem, nie oglądałam dawno tej drugiej części. To jest ostateczna figurka na torcie Elzy na urodziny Anny. Fałsz. Elza nie uczestniczyła w pogrzebie rodziców. Prawda. Jej koronacja odbyła się 2 lata po ich śmierci. Nie, to było 3 lata. Nigdy nie nosiła rozpuszczonych włosów.
Prawda. Wymyśliła imię dla Olafa. Jest tutaj pijana? Nie. Jeździła raz na rowerze, prawda? W jej urodziny Anna była chora. W urodziny Anny była chora. Po jej pierwszym księciu pojawiły się trzy małe bałwanki. Prawda? Anna nazwała ją raz Zązą? Nie. A. To tak. Książę Nasturi zaprosił ją do tańca, ale odmówiła. Wróciła swoją koroną przed tym, jak zbudowała lodowy pałac. To jest fałsz. Elza traci kontrolę nad swoją mocą, gdy odczuła złość. Nie? Trudno. Elza, tak jak Anna, zakochała się w Hansie, dlatego nie chciała... Pierwsze rękawiczki podarował... tak. Tylko Hans chciał zabić Elzę. Fałsz. Miłość Elzy stopiła lód w sercu Anny. Gratulacje, 15/20, osiągnąłeś imponujący wynik w tym teście, ponieważ jesteś wielkim fanem Els. Okej, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli się podobało, zostawcie łapki w górę, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. I taka jedna mała prośba. Prosiłabym bez hejtów, jeśli wam się nie podobało, to wyrazcie to łapką w dół. A nie jakimiś obraźliwymi komentarzami. To było na tyle. Do zobaczenia.